Dziś w programie odwiedzimy z kamerą pszczyńskie drogi, na których trwają ostatnie przed zimą remonty. Sprawdzimy, jak w Pszczynie udało się wykorzystać rządowe dofinansowanie na place zabaw. Oraz pokażemy, jak goniono za lisem podczas tegorocznego Hubertusa. Jest pięknie. Mieszkańcy Jankowic na przebudowę ulicy Baziowej czekali z utęsknieniem. Jestem mieszkam 40 lat. Od 71. I tu, bo droga była fatalna, najpierw była szosa, potem tam dali jakiś tam asfalt, ale to stale były dziury. Na jesień, na wiosnę stale łatali te dziury. Nam się wydawało, że już tego nigdy nie zrobią. No ale nareszcie my się doczekali. W tegorocznym budżecie Pszczyny na ten cel przeznaczono blisko 150 tysięcy złotych. Inwestycja istotna, bowiem droga prowadzi do najważniejszych miejsc w sołectwie. Idzie bardzo szybciutko, to przedwczorem przyjechali. Wczoraj była piękny wieczór, była ulica oświetlona, więc mieli cały czas pracowali, długo pracowali. Oni zaczęli chyba, nie wiem, parę dni temu, no i to kurczę szybko zrobili. Teraz jest fajnie, bo to dojazd do kościoła i jeszcze sklepy są najważniejsze do kościoła. Ta to była najgorsza ulica w Jankowicach. Posiadamy ponad 240 km dróg. W ramach istniejącego budżetu przerzucamy środki maksymalnie na drogi i tak w tym roku udało się robić kolejne kilometry dróg. Między innymi tu, droga transportu rolnego w Ćwiklicach, jedyna droga dojazdowa do kilkunastu gospodarstw. Dzięki tej inwestycji, wartej prawie 330 tysięcy złotych, w pełni wymieniono starą nawierzchnię. Otwarcie jeszcze w tym roku. Natomiast do miesiąca powinna zakończyć się przebudowa ulicy Tadeusza Kościuszki. Na długości od dworca kolejowego do ronda powstanie deptak. Aleja, której wycięliśmy istniejący drzewostan, będziemy robić nowe nasadzenia, aleja, która będzie przygotowana dla osób niepełnosprawnych. Tutaj chciałem uspokoić mieszkańców, że jest to w trakcie inwestycji, proszę się absolutnie nie obawiać. Drzewa zostały wycięte, bo były to stare klony. Wycięliśmy je za zgodą konserwatora zabytków, za zgodą odpowiednich instytucji. Dokumentacja była w pełni przygotowana, przedstawiona i na dzień dzisiejszy potrzebuje się około 2 do 3 tygodni, żeby całą inwestycję zamknąć. Przed końcem roku oddane zostaną także ulice Marmurowa oraz Narcyzów. Łączny koszt wszystkich inwestycji wynosi prawie 1,5 miliona złotych. Zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe, huśtawki. Wszystko na specjalnie zabezpieczonym terenie. Idealny plac zabaw. Trzy takie obiekty w tym roku oddano w Pszczynie, między innymi tu, w Ćwiklicach. Dotychczas dzieci korzystały z takiego starego placu zabaw drewnianego, który zasponsorowały nam rodzice. To się składało tylko z dwóch huśtawek i równoważni. Ta część była niezagospodarowana, kiedyś to był ogród, sad, a w tej chwili mamy to wykorzystane. Plac jest nowy, kolorowy, dla dzieci bardzo atrakcyjny. Jest specjalne podłoże, antypoślizgowe, bezpieczne. Nie jest to takie twarde. Strefy bezpieczeństwa przy każdych zabawkach są zachowane. Oprócz huśtawek mają linarium i zjeżdżalnie. Także jest więcej możliwości tutaj do zabawy, no i do spędzenia czasu wolnego. Także w pszczyńskim budżecie na 2013 rok zapewniono środki na kolejne place zabaw. Inwestycje współfinansuje rząd w ramach projektu Radosna Szkoła. Łącznie ma powstać 12 takich obiektów przy wszystkich szkołach podstawowych. Zawsze szkoła na sołectwie, a tutaj warto podkreślić to, że gmina Pszczyna jest szczególną gminą, ponieważ przeznacza nam bardzo dużo środków na utrzymanie naszych szkół na sołectwach. Jest takim miejscem, gdzie integruje się społeczność lokalna. I place zabaw są takim elementem jakby uzupełniającym zarówno boisko, jak i szkołę, jak i salę gimnastyczną, a przede wszystkim szkoła integruje i tworzy miejsce dobre dla lokalnej społeczności. Kilkudziesięciu
10 jeźdźców z całej Polski rywalizowało o kitę lisa w corocznym Hubertusie. Wojewódzkie obchody święta myśliwych i leśników przyciągnęły setki widzów. Gonitwa polega na złapaniu jednej osoby, która ucieka, która jest lisem, i osoba, która zerwie z zwycięstwem. Jest to namiastek historii, ponieważ kiedyś goniło się żywe zwierzęta. No, na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. Jest to ze względu duża przyjemność spotkania się z ludźmi oraz okazja na uroczystowanie, no i poświęcenie koni ze względu dnia świętego Huberta. My traktujemy taką imprezę, to dzisiejsze nasze święto, jako święto i imprezę integrującą społeczeństwo śląskie z naszym wielkim organizacyjnym związkiem, Polskim Związkiem Łowieckim. Przyna to kolebka śląskiego łowiectwa. To tutaj także dzięki właśnie księciu Krzyńskiemu zrodził się piękny instrument łowiecki, myśliwski, dzisiaj nazwany róg księcia Pszczyńskiego. Ten instrument, ten róg znany jest w całej Europie. Na festiwale, na imprezy wjeżdżają do nas, tutaj do Pszczyny, przedstawiciele łowiectwa z całej Europy. Z tego właśnie rogu Pszczyńskiego jesteśmy my bardzo dumni, a przede wszystkim dumne jest miasto, zamek, u podnóża którego organizujemy nasze doroczne imprezy. W programie oprócz tradycyjnej gonitwy znalazły się także pokazy sygnalistów, sokolnictwa oraz psów myśliwskich. Na koniec zaproszenie. W ramach 9 już spotkań z kulturą żydowską zapraszamy Państwa na salę widowiskową 27 października w sobotę na koncert Pieśni Żydowskie, a na zakończenie spotkań z kulturą na spacer z przewodnikiem po mieście. To będzie w niedzielę 28 października o godzinie 12 zbiórka przed ratuszem, oczywiście w Pszczynie. Natomiast w listopadzie, tradycyjnie 11 w Święto Niepodległości, przygotowaliśmy coś, przy czym można się świetnie bawić. To w końcu radosne święto odzyskania niepodległości. 2 lata temu zespół Happy Set, w ubiegłym roku Laocze, a w tym roku w ramach koncertu zatytułowanego Wolność wystąpił u nas Czesław Mozil. Wraz z zespołem proszę się spieszyć, bo biletów zostało bardzo niewiele.